2 września we wszystkich szkołach w Polsce rozpoczął się kolejny rok szkolny. W Zespole Szkół nr 6 Specjalnych odbyła się wojewódzka inauguracja roku szkolnego 2013-2014. To było wyjątkowe rozpoczęcie roku szkolnego, które na długo zapadnie w pamięci uczniów i nauczycieli. Swoim udziałem uroczystość uświetnili rzecznik praw dziecka Marek Michalak, marszałek województwa podkarpackiego Władysław Ortyl, wojewoda podkarpacki Małgorzata Chomycz-Śmigielska, poseł na Sejm RP Renata Butryn, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Przytuła oraz inni przedstawiciele władz lokalnych i wojewódzkich. W uroczystości wzięli udział liczni przedstawiciele służb mundurowych, duchownych, rektorzy, dziekani szkół wyższych, m.in. KUL. Nie zabrakło też dyrektorów placówek edukacyjnych, nauczycieli ze szkół prowadzonych przez powiat. Niespodzianką było pojawienie się Krzysztofa Ignaczaka, na co dzień grającego w Resowi Rzeszów, który przywiózł list od minister sportu i turystyki Joanny Muchy. Dziś 2 września. Pierwszy szkolny wnioskujący koniec wakacji i rozpoczynający nowy rok szkolny 2013-2014 zacznie uroczyście w Zespole Szkół nr 6 Specjalnych w Stalowej Woli, której przypadł zaszczyt być gospodarzem wojewódzkiej inauguracji roku szkolnego 2013-2014. O mszy świętej i przemarszu do szkoły za chwilę rozpoczniemy dalszą część dzisiejszej uroczystości, na której jak co roku spotykamy się, aby w uroczysty sposób pożegnać 2-miesięczny okres wakacji i rozpocząć nowy rok szkolny. Zespół Szkół nr 6 Specjalnych Stalowej Woli to obecnie już ponad 50 lat doświadczeń w pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych. 3 lata temu obchodziliśmy jubileusz 50-lecia Szkoły Specjalnej oraz związaną z jubileuszem uroczystość nadania placówce imienia księdza Jana Twardowskiego. Motto widniejące na tablicy pamiątkowej „Nie bójcie się tego, co trudne” przyświeca w każdym dniu pracy naszej szkoły. Nasza szkoła z wieloletnią tradycją jest jednocześnie nowoczesna i dynamicznie rozwijająca się. Od zawsze jest miejscem przyjaznym dzieciom i młodzieży, stwarzającym najlepsze warunki do nauki i specjalistycznych form rewalidacji, ale także do uprawiania sportu i realizowania osobistych zainteresowań podopiecznych. Osoby mundurowe są wśród nas, żeby zaznaczyć to, że dbają codziennie o nasze bezpieczeństwo. Zaczyna się rok szkolny, więc o tę dbałość w sposób szczególny prosimy właśnie na ten czas. Drodzy nauczyciele, rodzice, uczniowie Zespołu Szkół nr 6 Specjalnych w Stalowej Woli, proszę przyjąć ode mnie serdeczne pozdrowienia i życzenia. Niech ten nowy rok szkolny 2013-2014 przyniesie Wam wszystkim mnóstwo satysfakcji, nauczycielom motywacji do tego, abyście się samodoskonalili, kształcili, dokształcali, uczniom, aby ten wytężony czas pracy nie był pozbawiony radości i uśmiechu. A wszystkim rodzicom życzę dużo wytrwałości. Niech ten ordun, który wszyscy podejmujemy w roku szkolnym, trwa do końca jego roku. Podołajmy wszystkim naszym obowiązkom. Pozwólcie Państwo, że krótko skreślę słowa pani minister edukacji narodowej Krystyny Szumilanskiej, która skierowała na rozpoczęcie roku szkolnego te słowa. Drodzy uczniowie, szanowni nauczyciele, szanowni rodzice, przedstawiciele władz samorządowych. Przed Wami nowy rok szkolny, czas wyzwań, zdobywania wiedzy i umiejętności, rozwijania pasji i realizowania planów. Pełni wakacyjnych wrażeń wracacie do szkoły. Z ciekawością patrzycie na przyszłość i zastanawiacie, co Was czeka w kolejnym roku nauki. Wiele zależy od Was. Bądźcie aktywni, zadawajcie pytania,
szukajcie odpowiedzi, pomagajcie sobie innym zrozumieć świat. Kilka dni temu zakończył się rok bezpiecznej szkoły. Mamy nowe wyzwanie. Proponuję, aby rozpoczynający się dzisiaj rok szkolny był rokiem szkoły w ruchu. I zachęcam uczniów i nauczycieli i rodziców do jego realizacji i aktywnego w nim udziału. Życzę wszystkim owocnego i radosnego roku szkolnego 2013-2014, pełnego nauki, wyzwań, aktywności fizycznej i realizacji wyznaczonych celów. Pani dyrektor, wszystkiego dobrego. Rozpoczynanie roku szkolnego w tym miejscu jest zawsze dla mnie olbrzymim przeżyciem, ponieważ wiele lat temu w tym miejscu, ja rozpoczynałem swój pierwszy rok szkoły, wypadałem w tym miejscu, były pasowane na ucznia, także zawsze towarzyszą temu silne emocje. Drodzy nauczyciele, drodzy uczniowie, z okazji tego rozpoczynającego się roku szkolnego chciałbym złożyć najserdeczniejsze życzenia. Dla nauczycieli, abyście mieli ciągle pasję, dużo serca, to co robicie, naukę i opiekę nad waszymi uczniami, a dla was uczniowie, dla was rodzice, dla waszych rodziców również dużo powodzenia, abyście osiągali sukcesy edukacyjne i również sportowe, bo miałem się takie odnosić. Także najserdeczniejsze życzenie również dla wszystkich pracowników szkoły, dla pani dyrektor. Tu zdecydowaliście się państwo na szczególne miejsce wśród szczególnych dzieci. Gratuluję. Szczególnych, potrzebujących codziennego zauważenia, że są takie same jak i wszyscy. Chciałbym zwrócić uwagę, że każde dziecko, każdy człowiek jest taki sam. Ze względu na stopień trudności, sprawności, godność ma taką samą. O tej godności bardzo pięknie mówił patron tej szkoły, z którym ja miałem przyjemność się przyjaźnić przez ostatnie lata jego życia. O tej godności bardzo pięknie mówił cytowany już dzisiaj ojciec święty Jan Paweł II. Każde dziecko, każdy człowiek ma ten sam i taką samą. Dlatego należy zwracać na niego szczególną, wyjątkową uwagę i zabezpieczać jego podstawowe codzienne potrzeby. Wiecie, dlaczego my tu dzisiaj jesteśmy? Jesteście dla nas najważniejsi na świecie. Chcemy wam to pokazać swoją obecnością, swoją aktywnością i z niecierpliwością, myślę, wszyscy bardzo czekamy na ten występ, który tu za moment będzie miał miejsce. Wy też. Kochani, wszystkiego dobrego. Panie dyrektor, grono pedagogiczne, rodzice, stwarzajcie taką atmosferę, taki ten świat, który dla nich jest najbezpieczniejszy, który ich najlepiej przygotuje do ich przyszłości, do ich sprawia ich rzeczywistość przyjazną i właściwą. Ja tutaj może o dzieciach nie będę mówić aż tak dużo, bo zostało powiedziane wszystko. Natomiast chciałabym się zwrócić do moich kolegów i koleżanek nauczycieli, bo sama jestem nauczycielką i zawsze nią będę. Trochę mnie bolało ostatnio, jak w mediach różne pojawiały się artykuły niezbyt pochlebne na temat właśnie tego zawodu. To miejsce jest szczególne, bo pokazuje, że być nauczycielem to coś wyjątkowego. W tej szkole nie ma przypadkowych ludzi, przypadkowych nauczycieli. Tu są ludzie obdarzeni sercem i przede wszystkim nie miejsce, piękne i właściwe dla tych dzieci, ale nauczyciel ze swoim sercem, ze swoją wrażliwością, z etyką wpisaną w swoje sumienie, wypełnia codziennie treścią właśnie to posłannictwo, które jest dane do wypełnienia polskiego nauczyciela. I za to serce, za tę wrażliwość bardzo serdecznie dziękuję wszystkim kolegom, a szczególnie kolegom i koleżankom z tej szkoły. Chciałam podkreślić jedną rzecz, że na tę szczególną misję nauczyciela zwracał m.in. wielki mistrz, ksiądz Tischner, który mówił, że szkoła jest wyjątkowym miejscem. To nie jest budynek, to jest miejsce spotkania nauczyciela, mistrza o wielkim sercu i ucznia, który tak bezgranicznie pragnie zaufać swojemu mistrzowi. Czego życzę, drodzy nauczyciele, żebyśmy nigdy, w żadnym momencie tego zaufania, tej
tej nadziei uczniowskiej nie zabierze. Czas wakacji, czas tych 2 miesięcy jest, są to miesiące, które najszybciej upływają do każdego. Jeszcze nie tak dawno gratulowaliśmy otrzymanych świadectw, 6., 5. Gratulowaliśmy wyników, dziękowaliśmy kolegom, nauczycielom za ich pracę. Życzyliśmy oczywiście miłego wypoczynku, a dzisiaj spotykamy się i inaugurujemy rok szkolny 2013-2014. Praca nauczyciela jest powołaniem. Praca nauczyciela w takiej szkole jest szczególnym powołaniem, obdarzona szczególną misją. Myślę, że trzeba życzyć dziś wszystkim nauczycielom, pedagogom miłej, sympatycznej pracy. Oczywiście efektów pedagogicznych, które są także wynagrodzeniem i oczywiście oczekiwanym efektem przez nauczycieli, przez pedagogów. Ale także musimy życzyć dobrego funkcjonowania, dobrych warunków do tej pracy, dobrego wynagrodzenia i dobrych finansów, które szkoła, żeby wypełniać swoje zadania i misje, potrzebuje. Jestem tutaj właśnie, aby przekazać w formie chyba listu, ale bardziej jest to apel naszej ministry sportu, więc może przejdę od razu do rzeczy i odczytam właśnie ten list. Szanowni Państwo, rozpoczynamy nowy rok szkolny. W dniu tak szczególnym jak dzisiejszy warto zatrzymać się na chwilę, zapomnieć o będzie, w jakim żyjemy i zadać sobie kilka istotnych pytań. Najważniejsze z nich dotyczy przyszłości naszych dzieci. To pytanie o to, co z naszych dzisiejszych wysiłków wypłynie na ich życie za 20, 30 i więcej lat. Dbamy o to, by nasze dzieci były schludnie ubrane, miały ładny plecak, piórki, ale czy wystarczająco dbamy o zaszczepienie w nich dobrych nawyków? Czy myślimy o tym, że najbardziej istotnym warunkiem ich dobrego życia w przyszłości jest zdrowie? Czy już teraz przekonujemy je, by były aktywne? Drodzy rodzice, aktywność fizyczna jest prawa naszych dzieci, a stworzenie odpowiednich warunków naszym wspólnym obowiązkiem. Nikt nie przekona dzieci do ruchu lepiej niż wy. Żadne inne wykonane wspólne czynności nie zbliżą was tak bardzo do pocich, jak rodzinna rekreacja. Zachęcam was do wspólnej zabawy na świeżym powietrzu. To najlepsza recepta, nie tylko na poprawę kondycji, ale też na odbywanie maluchów od laptopów, telewizorów i tabletów. Proszę was w szczególności o jedno. Nie zwalniajcie swoich dzieci z lekcji WF-u. Dzięki tym lekcjom... dzieci otrzymują tę minimalną, konieczną porcję ruchu. Sport to najlepsza inwestycja, która będzie się zwracać przez 2 lata. Dzięki niej dzieci będą zdrowsze, sprawniejsze i szczęśliwsze. Drogie dzieci, życzę wam wielu sukcesów nie tylko w nauce, ale także na boisku, w sali gimnastycznej, na pływaniu. Bądźcie ambitni w zdobywaniu wiedzy, ale też nie zapominajcie o tym, jak ważne jest sport. W tym tygodniu ruszamy z kampanią Stop zwolnieniu z WF-u. Przyłączcie się do niej. Wspólnie zapoczątkujemy wodę na sport, która nie wam się towarzyszy przez całe życie. Z wyrażami szacunku i serdecznymi pozdrowieniami Joanna Mucha, minister sportu i turystyki. Ja od siebie dodam tylko, że rzeczywiście jest tak na potwierdzenie, myślę tutaj słów pani ministry, zdrowy ciele, zdrowy duch i oby na ten wspaniale otwarty nowy rok wiodło się tutaj wszystkim, zarówno i w nauce, jak i w sporcie. Czego wam serdecznie, drogie dzieci, życzę. Dziękuję jeszcze. Gospodarzami wojewódzkiej inauguracji roku szkolnego 2013-2014 był powiat stalowo-wolski, zespół szkół nr 6 specjalnych, natomiast organizatorem uroczystości był starosta stalowo-wolski, wojewoda podkarpacki oraz podkarpacki kurator oświaty. Chcieliśmy wam jeszcze życzyć dobrego roku szkolnego. Dziękujemy. Jutro będą prezenty od pana ministra dla każdego ucznia. To bardzo miło.